San Francisco, spotkanie na szczycie. Pytanie, czy wiemy, o czym tam rozmawiano. Został ujawniony nam, czy pokazany komunikat tematów, które zostały tam przedstawione. Jedyna konkluzja, która miała miejsce, to dotyczy spraw wojskowych i mniej więcej można powiedzieć wszystko. Pytanie, więc po co w ogóle ta rozmowa się odbyła? Przecież kwestię łączności pomiędzy jedną a drugą armią można było załatwić zupełnie na innej zasadzie, na zdecydowanie niższych szczeblach. No, być może jest tak, że w rzeczywistości mamy do czynienia z czymś, o czym należałoby powiedzieć, że jest drugie, a może i trzecie dno tych negocjacji. Może jest tak, że odbywają się tam rzeczy i są prowadzone takie rozmowy, o których publicznie specjalnie mówić nie można, bądź z drugiej strony byłoby to bardzo niewłaściwe, żeby komunikować to, co się tam dzieje. Ale z drugiej strony też wiemy, że jeżeli rozmawia więcej niż dwie osoby, no to prędzej czy później jakieś kwestie z tego nam wyciągną do opinii publicznej. Ale być może chodzi też również o to, że w tych rozmowach dzieje się coś innego, bardziej istotnego niż to, co my zwykle jesteśmy przyzwyczajeni brać pod uwagę, kiedy spotyka się dwóch ważnych przywódców. W tym wypadku wydaje się, że dwóch najważniejszych. Dlaczego się wydaje? O tym za chwilę. Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, zapraszam do komentarzy. Komentarze są coraz lepsze, również w obcych językach, jakby to powiedzieć. Na te komentarze udzielam odpowiedzi, tylko niestety nie zawsze mogę od razu, czasem po paru dniach. Zapraszam także do komentowania. No i na koniec chcę przypomnieć, no może nie na koniec, że jest dostępna moja najnowsza książka z cyklu Polityka Wielkich Obszarów, Wojna i Władza, rzecz, która traktuje o najistotniejszych tych narzędziach i mechanizmach, które przemieniają cywilizację, politykę, i to jest przedstawienie daleko różne od tego, z czym Państwo mają na ogół do czynienia, czego w filmikach po prostu się nie da tutaj przedstawić. Pod linkiem zapraszam do mojej najnowszej książki Wojna i Władza. Nie tak dawno, jak wiemy, w San Francisco odbyły się rozmowy na szczycie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, które reprezentowali najwyżsi przedstawiciele, pan przewodniczący, inaczej prezydent Xi i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Temat tych rozmów był z góry niejako określony, ale dobrze by było się zastanowić, jak takie rozmowy się odbywają, aby potem skupić się na tym, co jest poza tymi rozmowami, niby nieobecne, a jednak będące przedmiotem rozmów i negocjacji obu tak zwanych wysokich stron. Otóż takie rozmowy przygotowuje się przez kilka tygodni, co najmniej wiedząc, z jakiego kontekstu się wychodzi. Te przygotowania obejmują oczywiście stronę merytoryczną, to znaczy tego, co jest przedmiotem na poszczególne tematy do poruszenia, a z drugiej strony to, w jaki sposób własne stanowisko będzie formułowane, i to jest tak równie istotne, jak i cele, które się w tej rozmowie stawia i określa, i robią to obie strony. Chodzi o to, żeby powiedzieć to w taki sposób, aby osiągać rezultat, który jest założony, a nie na przykład wszczynać jakąś tutaj rywalizację, chociażby na słowa w trakcie tego spotkania, już nie mówiąc o tym, żeby tworzyć jakieś dodatkowe napięcia, kiedy głównym celem jest załagodzenie napięć i spowolnienie różnic, które występują pomiędzy obiema stronami. Zatem sposób komunikowania, zdania, jakie zostaną użyte, mają to do siebie, że będą znaczyły więcej niż to, co się mówi wprost. Z drugiej strony chodzi też o to, żeby pojawił się między tymi słowami, tymi zdaniami inny jeszcze komunikat, który dla drugiej strony będzie w miarę czytelny i zrozumiały, ale nie będzie mógł być wygłoszony wprost, bo to nie jest miejsce i pora. Poza tym pamiętajmy, to jest rodzaj gry, rodzaj szachów w trakcie tego typu rozmów. Tym bardziej, kiedy istotą tego nie jest zawarcie żadnego konkretnego traktatu, porozumienia, w ogóle spisania jakiejś umowy, a tylko poznanie własnych stanowisk. I to jest sprawa podstawowa, o której należy pamiętać, że jest to jeden duży wysiłek po obu stronach, aby takie rozmowy przebiegały. Odsłona pierwsza. To jest generalnie rzecz biorąc pytanie takie, i tu już mówimy o rzeczach, które są związane z przedmiotem rozmów, czyli kwestie odtworzenia kontaktów bezpośrednich pomiędzy obiema armiami, kwestia ukraińska, kwestia
tajwańska i kwestia sztucznej inteligencji oraz parę mniejszych problemów. Spotkanie trwało, jak wiemy, 4 godziny. To jak na takie spotkania są dość duże przedziały czasowe zarezerwowane. Wiemy, że nie jest też tak, że przywódcy sami bezpośrednio odpowiadają na wszystkie kwestie, zajmują na ogół się wypowiedziami tymi, które są zasadnicze i najważniejsze, które mają być właśnie przez przywódców potwierdzone. Reszta zaś zależy do osób, które są w tak zwanej delegacji. I tutaj można powiedzieć, że żadnej z tych spraw, które zostały poruszone, choć mówię, one są ważne, nie należy ich traktować jako tylko i wyłącznie kwestii samonarzędziowych, bo zaraz przejdziemy do spraw, o których się nie mówiło, a z drugiej strony, które były tam obecne. No to kwestia jest taka, że każdy z tych rzeczy, które były omawiane, są meritum polityki bieżącej, w których strony działają i w których strony mają zamiar osiągnąć określone rezultaty, nawet jeżeli dzisiaj koniec pewnych efektów, które chcą uzyskać, nie jest sprecyzowany, bo z wielu powodów po prostu taki być nie może. I to jest pierwsza odsłona tych rozmów. Druga to jest pytanie o motywy, z jakimi strony siadają. Nie chodzi tutaj o to, żeby ktoś kogoś oszukiwał, nabierał. Tutaj chodzi raczej o to, z jakich powodów się siada do stołu, szczególnie w takich spotkaniu, w którym nie ma na stole żadnego dokumentu do podpisania. No tutaj generalnie rzecz biorąc, o czym już mówiłem wcześniej, Stany Zjednoczone ze względu na to, że w przyszłym roku mają kampanię wyborczą o wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, zmierzają do tego, żeby obecnie urzędujący prezydent nie uchodził we własnym kraju jako ktoś, kto dąży i Amerykę pcha do wojny. Ktoś, kto będzie właśnie gołąbkiem pokoju i będzie pokazywał, że panuje nad sceną międzynarodową, jest w stanie rozmawiać z największymi i dochodzić z nimi do pewnych konsensusów, które zabezpieczają Amerykę w tym względzie, że wojny nie będzie, a być może uda się załagodzić jeszcze jakieś inne napięcia. I to jest motyw prezydenta Bidena, motyw jego administracji bardzo mocny, więc Amerykanie generalnie potrzebują spokoju. Chiny, przewodniczący Xi, prezydent Chin, generalnie rzecz biorąc ma nieco inny motyw, generalnie on chce pokoju. Jemu pokój jest potrzebny, o czym też już wielokrotnie wcześniej mówiłem, z tego względu, że Chiny dzisiaj na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi nie są gotowe z bardzo wielu powodów, ale generalnie zasadniczy powód jest taki, że Chiny na ogół się nigdy w swojej historii do wojny nie paliły. Czym innym oczywiście były wojny domowe, bądź takie, w których było wiadomo, że jedno uderzenie rozwiązuje cały problem. Wojna, co do której nie ma pewności, jak się zakończy, jest po prostu igraniem z losem, w związku z czym Chińczycy mają całą paletę innych możliwości, żeby oddziaływać na swoje otoczenie i starać się tymi drogami uzyskiwać cele, które stawiają przed sobą. Generalnie rzecz biorąc, dla Chin podstawową rzeczą, co na ostatnim zjeździe Komunistycznej Partii Chin zostało bardzo mocno uchwalone, potwierdzone, łącznie z wystąpieniami przewodniczącego Xi, mówią o tym, że Chiny generalnie muszą skoncentrować się na rozwiązywaniu swoich problemów po to, żeby mogły w większym stopniu potem zabezpieczać swoje interesy poza swoimi granicami. Więc po stronie Stanów Zjednoczonych mamy dążenie przynajmniej na najbliższe miesiące do listopada, kiedy wybory się w Stanach Zjednoczonych odbędą, żeby mieć w miarę możliwości spokój. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Chiny, kupują sobie czas na to, żeby postawić w pewnych miejscach dalsze fakty dokonane przed Amerykanami, z których nie będzie można się już wycofać. To jest motyw tych rozmów drugi. Trzeci to jest kwestia wywierania przez tą parę presji na resztę świata po to, żeby nie tylko wywołać wrażenie, ale dążyć do tego, że te wzajemne spotkania i konsultacje, bo to jest chyba już siódma konsultacja pomiędzy i rozmowy pomiędzy Bidenem i Xi, wywołać wrażenie, że świat stał się bipolarny, że to Chiny ze Stanami Zjednoczonymi, czy Stany Zjednoczone z Chinami decydują o polityce światowej i generalnie rzecz biorąc wszyscy są zmuszeni do tego, aby się do tego kontekstu odnosić i w tym kontekście funkcjonować. Więc tu jest ten motyw, żeby pokazać światu, że to są największe potęgi, czyli to jest pewnego rodzaju powrót do czasów zimnej wojny, kiedy to Stany Zjednoczone z Sowietami układały globalną politykę. Teraz próbuje się zrobić ten manewr, ponieważ obie strony są pod wieloma względami tym zainteresowane. Jeden z powodów jest taki, że dla Stanów Zjednoczonych
Potrzebna jest w miarę klarowna sytuacja, która porządkuje ich szeregi, no i zmusza też pod pewnymi względami, aby inne strony, które nie przynależą jeszcze do obozu amerykańskiego, musiały się w jakiś sposób opowiadać. To samo dotyczy z kolei Chin. Rzecz następna to jest taka, że ta polaryzacja powoduje, że zawarcie układów między nimi, jeżeli do takich dojdzie, a zakłada się, że to jest całkiem możliwe, choć nie jest to przesądzone, kiedy to nastąpi, będzie powodowało, że oba te mocarstwa, te dwie potęgi wezmą po prostu najwięcej korzyści z całej polityki globalnej. Sprawa odsłony czwartej, jeśli chodzi o to, czego w tych rozmowach wprost nie było, a co im towarzyszy i stanowi istotną część. To jest sprawa taka, że każdy z tych polityków, nawet Xi, który został nazwany, do czego jeszcze wrócimy, przez prezydenta Bidena dyktatorem, potrzebuje mieć poparcie wewnątrz kraju, zarówno w samej KPH, jak i w społeczeństwie chińskim. To, że istnieje tam system komunistyczny i polityka totalitarna, a nie żadna autorytarna, jak tutaj nam co niektórzy eksperci, komentatorzy, publicyści cały czas wciskają, bo takie słowo się stało teraz modne, no to jest to przywódca państwa totalitarnego i nie jest tak, że on może sam wszystko, musi mieć poparcie, polityk, lider bez poparcia po prostu traci bardzo szybko władzę i o tym nigdy nie zapominajmy, niezależnie o jakim ustroju byśmy nie mówili. No i podobnie sprawa jest z prezydentem Bidenem. On potrzebuje mieć tutaj taką sytuację, w której może pokazać, o czym już wcześniej mówiłem, że panuje nad sytuacją w polityce globalnej. Ameryka jest bezpieczna i wyborcy amerykańscy mogą na prezydenta Bidena liczyć bardziej niż na jego konkurenta. I to jest z kolei motyw ten, który tutaj oddziaływuje w sposób bardzo mocno wizerunkowy, pokazując dwóch mocnych przywódców, dwóch największych potęg, którzy siadają i ze spokojem rozmawiają o najważniejszych kwestiach tego świata. Odsłona piąta to jest z kolei sprawa, która dotyczy szukania ukrytego kompromisu. Otóż z jednej strony mamy takie kompromisy, które zawieramy wprost poprzez to, że ze sobą rozmawiamy. Z drugiej jednak strony, kiedy nie ma możliwości, żeby taki kompromis zawrzeć, albo kiedy jest to niewystarczające, to szukamy kompromisu, który będzie się zawierał w pewnym systemie sposobu prowadzenia negocjacji, w pewnym sposobie wzajemnego rozumienia się, czyli odkrywania tych rzeczy i punktów, które są ważne dla jednej i dla drugiej strony i szukania pomiędzy nimi kwestii wspólnych, takie, które mogą budować pewne sytuacje związane z pewnym takim milczącym, niedopowiedzianym porozumieniem, kiedy przyjdą trudne sytuacje, że można będzie na nich budować, bądź z nich w ogóle wyjść, kiedy przyjdzie do prawdziwych negocjacji, czyli zawierania jakiegoś traktatu, o ile w ogóle taka rzecz będzie miała miejsce. I teraz, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że ta wypowiedź dość niezręczna prezydenta Bidena dotyczącą tego, że nazywa przewodniczącego prezydenta Chin dyktatorem, jest niefortunna z tego względu, że przecież Xi jest pełnoprawnym reprezentantem swojego kraju, jest przewodniczącym, który został wybrany na zjeździe Komunistycznej Partii Chin, która Chinami rządzi. Tam panuje tego typu porządek rzeczy, który jest przez zdecydowaną większość Chińczyków przecież zaakceptowany. Nie przejął władzy w drodze zamachu stanu, jest legalnie urzędującym prezydentem przewodniczącym tego państwa. Mówienie o nim, że jest dyktator, przez niego będzie oczywiście tak odebrane, jak zostało odebrane, jako obraza. To jest kwestia taka, że jeżeli Xi potraktuje, bo to nie jest pierwsza wypowiedź, jako utratę twarzy, oznacza to, że w trakcie roku wyborczego Bidenowi może zorganizować jakiegoś rodzaju bardzo nieprzyjemny prezent, żeby tą utratę twarzy odzyskać. To jest między innymi sprawa tego, na ile się strony potrafią rozpoznawać i rozumieć. I to po prostu przechodzimy do odsłony szóstej tego spotkania, zresztą kolejnego, a mianowicie strony w wzajemnym poznawaniu się do tej pory bardzo się rozchodzą, rozmijają. Zakładają pewne rzeczy, że strony myślą w ten czy w inny sposób i generalnie rzecz biorąc potem w rzeczywistości nie do końca takie potwierdzenia można znaleźć, chociaż oczywiście publicystyka i propaganda polityczna w mediach głównego nurtu po jednej i po drugiej stronie będzie tego typu rzeczy eksponować, ponieważ jest to też narzędzie określonej walki propagandowej, walki psychologicznej, no bo przecież jesteśmy w geopolitycznej wojnie strategicznej, gdzie każdy poziom życia człowieka jest po prostu narzędziem do toczenia
wojny. Więc kwestia tego zrozumienia ma istotne znaczenie z tego względu, że nie tylko chodzi o negocjacje, ale również o samą rywalizację, o samą walkę. I on toczy się w ten sposób skuteczniej, kiedy się lepiej rozumie, z kim ma się do czynienia. I nie chodzi tylko o kategorie związane z personalne, czy z prezydentem Bidenem, czy z prezydentem Xi, ale chodzi o to, w jaki sposób w ogóle rozumie się kulturę polityczną, sposób jej manifestowania, a z drugiej strony rzeczywisty sposób jej ją wykonywania, realizowania, osiągania skutku, no i co kto traktuje za sukces, czym dla kogo jest porażka, bo to są rzeczy, które też pomiędzy kulturą amerykańsko-europejską, kulturą atlantycką, a chińską są dość w wielu miejscach rozbieżne, chociaż my mamy taką tendencję, mówiąc cały świat, mając na myśli wszystko i wszystkich, że myślimy w sposób do siebie dość podobny, co oczywiście prawdą nie jest. I to jest z kolei sprawa już ostatnia, która będzie się oczywiście powtarzała, no bo w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, mamy teraz wybory prezydenckie, nie wiemy jeszcze, kto je wygra i przyjdzie nowy prezydent, który albo będzie stary prezydent, czyli za kolejny okres będzie nowy prezydent, będzie się musiał na nowo chińskiego w sensie kultury politycznej i kultury duchowej, mentalnej tamtego kraju uczyć, aby z tego móc wyciągać jakieś lepsze wnioski. To będzie dotyczyło również jego administracji, ponieważ zgodnie ze zwyczajem Republiki Amerykańskiej następuje wymiana całkowitego aparatu, w mniejszym stopniu aparatu w Pentagonie. I tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy te różnice, rozdźwięki będą w bardzo dużym stopniu nadawały ton tej rywalizacji, wojnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chiną. I na końcu kwestia tego, czy rzeczywiście jest tak, że Chiny i Stany Zjednoczone podzielą świat między sobą, bo to jest bardzo popularna opinia krążąca między innymi przy okazji tej wizyty, no i spotykana też w różnych wypowiedziach, niekoniecznie publicznych, bo takie spotkania są w ten sposób odbierane. Więc po pierwsze należy zrobić taką uwagę, że jest to opinia, która jest kształtowana przede wszystkim tutaj w naszym kręgu atlantyckim i stąd my mamy taki pogląd, bo to przyjmujemy, że tak w istocie jest, skoro takich dwóch ważnych przywódców się spotyka. Z drugiej jednak strony, jeżeli byśmy popatrzyli na Indie czy na Iran, który jest już przypisywany jako satelita chiński, choć nie wiem z jakich powodów, podobnie jak uważa się, że Rosja jest zwasalizowana przez Chiny, choć też nie wiem z jakich powodów, to, że dzisiaj Rosja jest bardziej zależna od Chin niż była poprzednio, nie oznacza, tak powiem, że to są stosunki wasalne. One mają inny zakres zależności, ale w dalszym ciągu zaręcza państwa Moskwa prowadzi politykę samodzielną w taki sposób, jak ją rozumie i to jest ta różnica. Nie ma tam kwestii takiej, że pytają o zgodę w Pekinie, co mogą, a czego nie mogą robić. Kolejna rzecz to tak samo dotycząca Iranu. Iran nie jest ani zależny od Chin, ani nie jest zależny od Rosji w takim stopniu, jak my sobie wyobrażamy. To jest to państwo, które wewnątrz autonomicznie, podmiotowo podejmuje decyzje dotyczące polityki zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej. Faktem jest, że Iran podpisał wielomiliardowe kontrakty z Chinami na tematy m.in. wojskowe i rozwoju gospodarczego, ale to nie oznacza, że Chiny mają jakieś możliwości, żeby Iran zmusić do wielkich uległości względem siebie, no chociażby z tego względu, że Zachód już wyćwiczył Iran od trzech czy czterech dekad w tym, że nakładał nieustannie na Iran sankcje, doprowadzając tam do utraty ogólnej zamożności mieszkańców Iranu. Skończyło się tylko generalnie rzecz biorąc na tym, że jak mają Irańczycy kogoś nienawidzić, to w pierwszej kolejności nienawidzą Amerykanów, w drugiej kolejności Europejczyków, którzy się do tych sankcji chcąc nie chcąc muszą przyłączać i to jest sytuacja, która jest pod tym względem dość zero-jedynkowa. Więc nie przyjmujmy w większości takich komentarzy, które nam pokazują współzależności pomiędzy państwami na tej zasadzie, kto komu tutaj czapkuje, bo ten czas pod wieloma względami się skończył. Zresztą proszę popatrzeć na stosunki amerykańsko-europejskie, jak te sprawy wyglądają. Pomimo tego, że Ameryka taki wielki wkład wnosi w obronę Europy, no to generalnie rzecz biorąc nie jest tak, że wszyscy robią to, co Amerykanie chcą. Wręcz przeciwnie, robią, można im powiedzieć tak zwyczajnie po ludzku, że po złości. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, za bycie do tego momentu. Proszę o lajkowanie, proszę o komentarze. Jest coraz więcej fajnych komentarzy. Ja na wszystkie komentarze, co prawda nie z dnia na dzień, ale
udzielam odpowiedzi. I zapraszam też do mojej książki, która jest do kupienia, jest link pod filmem, więc zapraszam. Książka jest naprawdę ciekawa, interesująca, a powoli zbliżamy się do tego, kiedy będę mógł pokazać Państwu drugi tom Polityki Wielkich Obszarów.